Witają się Sofii, Nikodem, Type Hype. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym typowania znanych osób. I dzisiaj mamy polityka. Pytanie, czy mieliśmy już polityka jakiegoś wcześniej? Cejrowski jest różnie uznawany, okay, bo jest komentatorem politycznym na pewno. Można go tak nazwać, ale nie był to taki polityk z krwi i kości. A ten polityk był już wspominany, pisaliście o tym, że fajnie by było, żeby go wytypować, więc bierzemy go tutaj na nasz ekran, żeby znaleźć jego typ osobowości. I jest tą osobą Sławomir Mentzen. Reprezentuje Konfederację, czyli partię, która dostała się do Sejmu, przekroczyła ten próg, mityczny próg 5%, nie osiągnęła jak zwykle 4,7, ale troszkę więcej. No, dostał się do Sejmu, nie był to jego jakiś tam super wielki sukces jego zdaniem, ale tutaj myślę, że też będzie to do tego nawiązanie w tym wywiadzie. No i zobaczymy, jakim jest typem osobowości, to na pewno jesteśmy wszyscy ciekawi. Jeśli chodzi o sposób typowania, no to tak jak zwykle będziemy korzystać z tabeli komunikacji, czyli to jest takie narzędzie, do którego też zachęcamy. Jeżeli go nie znacie, no to wpiszcie sobie TypeHype, style interakcji, tak, style komunikacji. To tam wszystko w zasadzie opisaliśmy, każdy z tych elementów. No i dobra, no i przechodzimy bezpośrednio do rzeczy, zaczynamy, działamy. Start i bierzemy gdzieś tak... Tak, raczej od środka, nie? Tak, tak. Zaskocz mnie. Znajdź coś fajnego. No, nie będę nic wybierał konkretnego, po prostu coś losowego. Ja tak na wstępie to tylko chciałam docenić, jak on tutaj, pan Mentzen, pasuje kolorystycznie. Do jest, jakby jest kolorystyki kanału, tak? Tak, tak. No, tak ładnie się patrzy. Że jest niebiesko. No, wszystko tutaj biało. Biało, no, dokładnie. Tylko nie ma czerwone. I bardzo dobrze, bo partia jest kojarzona czasem z Rosją, więc wtedy, okay. Wtedy jakby tego zabrakło. I pewnie dla nich dobrze. Dobra? Utrzymania rządów, ani platforma To jest zawsze to ryzyko, że zagrajmy o większą stawkę. Ale trzeba podejmować ryzyko. Jeżeli się nie podejmuje ryzyka, to się nie pije szampana. Dokładnie, a ja lubię szampana. No dobra, a nie jest tak przypadkiem, że wtedy przyszedłby do pana Przemysław Wipler i paru innych twardo stąpających po ziemi, zdrowo myślących ludzi, powiedzieliby: Sławek, wiesz, ty chcesz mieć gołębia na dachu, a my mamy tutaj wróbla w garści, czyli posadę wicepremiera i 6 ministerstw w rządzie PiSu. Najróżniejsi ludzie całe wakacje przychodzili do mnie właśnie z takim pomysłem i każdego jednego wysłałem na drzewo. Bo miałem... Ale wtedy by to było realne. I przychodzi do pana poseł, dobra, już bez nazwisk. To jest taka, od razu mówię, taka olbrzymia egzaltacja S tutaj u tego tak pomyślałam, że prowadzącego. Dyskusja NS już się odbyła, ale no wiadomo, nie typujemy jeszcze, ale tak, to już jest takie, ale panie Mentzenie, no, nie chciałbyś S, a pan Mentzen, ale po co mi S? No, to jest taka wyższość S nad N, taka wyższość jakby tego sposobu myślenia tutaj się przejawia. Raczej pytanie było bardzo konkretne, no tak, na S. Tak. Oczywiście to może być i S, i S tak naprawdę, bo tak. Chodzi o to, że ten może być bardziej S. Oczywiście, no, oczywiście. Więc... Nie typujemy jeszcze, tylko po prostu ta rozmowa była taka bardzo typowa. Chciałabym dynamikę. Jak już pochwaliłam wizerunek pana Mentzena, to chciałabym też powiedzieć, że pan Mazurek dostaje plus 10 za koszulkę rugby. To jestem waliką i to jest nasz sport narodowy, więc tutaj... No, a aczkolwiek są tu... On tu Oslo ma, ale Norwegowie. Nie liczy się. No, Belgia. Ale rugby to rugby, no. Czekaj, nie Belgia, nie Norwegia. Norwegia. Dobra, rugby. No bo widzę flagę, ale patrzę, że tu coś jest Belgian, ale nie, to mi się przewidziało. No dobrze. Ciekawe. Norweski rugby, wiesz coś o norweskim rugby? Panie, jest różne, włoskie rugby jest, wszystkie, całe rugby jest. Nowa Zelandia jakby, co polecam. Dobra, lecimy. Chciałem rzucić nazwisko posła Pejo, który jest szefem komisji cyfryzacji. Tak. Mówi, Sławek, ja mogę być ministrem od cyfryzacji. Wiesz, jak ja fajne rzeczy zrobię? Proszę mi wierzyć, że wielu ludzi całe wakacje namawiało mnie do zmiany zdania w tej sprawie. Natomiast jestem dosyć uparty i tego zdania nie zmieniłem. Ale jestem w stanie
post factum stwierdzić, na przykład, no. A gdyby, nie wiem, jakby było, i nie mówię, że miałem taki plan, mój całkowicie bazowy scenariusz był tak, jak panu teraz powiedziałem, czyli zdobyć 10%, a wiosną zawalczyć o 15-20 na fali tego, że dotrzymaliśmy obietnicy. Chyba, żeby było tak, że wiosną byśmy zamiast... Jedna rzecz taka mi też rzuca się w oczy, bo dużo osób tak się mocno zgrywa w polityce, jeśli chodzi o takie otwarte prezentowanie tego, że no w sumie to troszkę bazujemy na takich, pracujemy na bazach danych i bazujemy na jakichś takich statystykach i sobie troszkę tak przedmiotowo podchodzimy do tej całej sprawy. No tak, numerki. Mhm. Ale to jest ta realna, prawdziwa rozgrywka, tak faktycznie się planuje politykę, nie? Że mówi, dobra, trzeba im urwać, bo nie wiem, socjologicznie powiedzmy trzecia droga ma ten sam elektorat w jakimś stopniu co Konfederacja, więc trzeba uderzyć jakimś tam komunikatem, żeby urwać tą część. No to jest takie troszkę, ktoś by mógł powiedzieć, mało idealistyczne, no ale takie bardzo pragmatyczne podejście. Nie, to jest marketing po prostu, to tak działa, tak. No wiem, tylko że to jest coś takiego, że wiesz, jak są rzeczy, które są, ale o nich nie mówi. Są pewne tabu. W taki sposób, dobra. I tu dosyć on jasno i otwarcie o tym komunikuje. No, więc ja to widzę bardziej w takim kierunku pragmatycznym. Ale to jeszcze nic nie, takiego. Tak, bo wielu jasne. By po prostu nie mówiło o tym głośno, bo tak się nie robi. Tak. Albo a pan Mencen raczej nie jest znany z eufemizmów. Tak. Tak, albo jakichś takich okrągłych słów staraliby się używać, jakichś takich, starając się w jakiś sposób... No nie wiem, tu użyć. No, trudno mi nawet teraz wymyślić coś, ale no takie bardzo takie prosto do celu i opisujące pewne. Jeszcze bardzo konkretne te kroki. Rzeczywistości, tak. No. Dobra, bo oni tutaj się zapętlili w tej rozmowie, ja troszkę ich przewinę troszkę. Ale teraz panu mówię kolejną prawdę, że więcej panu teraz nie powiem. Rozumiem. To kto broni w takim razie Brauna? Dobra, to była odpowiedź, tak? Pomidor. Mhm. Czy ja dobrze rozumiem, że środowisko... Dobra, domyślam się, a właśnie nie domyślam się, bo słyszałem ten wywiad, więc pamiętam, że on tutaj zadał pytanie dotyczące tego, no to co z Braunem konkretnie teraz, no bo tam wydarzyły się różne złe rzeczy z nim związane, za które on tam był dyscyplinowany. No i tutaj dla mnie jest taki punkt dla zawsze, jeśli chodzi o Sławomira Mencena i tutaj ogólnie jeśli chodzi o to wydarzenie, znaczy o tą rozmowę, to bezpośredni kontrainformujący. Bo informujący odpowiada dużą liczbą słów takich naokoło, a on jak nie chce czegoś odpowiedzieć, no to mówi, no nie chcę na to odpowiadać. Nie, tak. Nie rozmawiam. Tak. I to jest jego odpowiedź, bo ona jest bezpośrednia. On nie chce owijać w bawełnę w żaden sposób, więc to jest taki moim zdaniem punkt za bezpośredni kontra informujący. Tak, to nie znaczy, że informujący jak nie chce odpowiedzieć, to zawsze odpowie. Nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o ten komunikat, że jest po prostu czysty, bezpośredni i wprost. Nie chce na to odpowiadać. A informujący mógłby powiedzieć: wie pan co, wolałbym akurat nie odpowiadać na to w tej chwili na przykład. Komunikat jest ten sam, tu nie chodzi o to, że bezpośrednio zawsze odpowie na wszystko. Raczej nigdy nie odpowie na, jeśli nie chce, a informujący zawsze odpowie na wszystko, tylko chodzi o sam rodzaj komunikatu, o tym tutaj mówimy. Jak już punkty dajemy, to ja na razie też jestem za odpowiadającym. Już ileś razy pan Mazurek zadał pytanie, pan Mencen czeka, aż pan skończy i wtedy pan Mencen odpowiada. I wtedy czeka na. Aczkolwiek to są takie. On idzie takim dosyć długim słowotokiem. Tak. Mencen w sensie. Więc to nie jest taki czysty, jak już i taki odpowiadający. Taki. Łatwy. To nie jest kontrol, tak.
Tak, bo jak widzieliśmy u Dawida pod siadłem, to, tak. To pan Dawid odpowiada i jak skończy temat, to po prostu czeka dalej, a pan Mencen tak, on to nie jest tak, że on odpowie krótko i potem czeka dalej, tylko ale jednak jest czeka, tam jakiś czeka na te pytanie. Tak. No tak, no monolog, no jak to introwertyk. Nie mówimy jeszcze, że pan Mencen jest introwertykiem, ale jest to bardzo, bardzo charakterystyczne. Tak. To też trzeba dodać, że tutaj mamy format wywiadu, więc to siłą rzeczą tak powinno być, że pan Mazurek zadaje pytanie i pan Mencen odpowiada, więc to też trzeba brać pod uwagę akurat w czymś takim. Może pan Mencen nie jest odpowiadający, tylko po prostu wpasował się w ten format wywiadu, dlatego musimy jeszcze trochę posłuchać. Mhm. Rodowców. Proszę pana, ja nie będę tutaj przy tym wielkim, potężnym stole, stoliku prał wewnętrznych brudów. Ten stolik spróbujcie wywrócić. No, myślę, że ten stolik to na poziomie, no, ciężko byłoby go wywrócić nawet mi. Chociaż okazało się, że nie jestem dobry w wywracaniu stolików. Ale na przykład jak wchodzę czasem do baru, to barman do mnie krzyczy: panie Sławku, tylko bez wywracania stolików tego dnia. Więc przylgnęło do mnie bardzo i pewnie na długo do mnie przylgnie. Nie będę tutaj mówił panu o naszych wewnętrznych układach, naszych wewnętrznych relacjach. Wszyscy wiedzą, że one są trudne. Że jeżeli pan wszystko wie, to po co pan pyta? No, po pierwsze, to jest element pewnego teatru. My jesteśmy tutaj... Ja wiem więcej niż mogę powiedzieć, bo na, zupełnie jak ja. Bo na pewne rzeczy nie mam dowodów. Poza tym, jak mi pan powie coś na przykład w zaufaniu przed programem, albo ktoś inny mi powie, no to ja nie mogę teraz pójść i wypaplać. No, poprzednio. Ale liczę, że pan wypapla. Ja panu nic nie wypaplam. Nie będę prał naszych wewnętrznych brudów, naszych różnic zdań czy różnic interesów. To nie jest czas i miejsce na to. Tak czy owak, chce pan kandydować na prezydenta? W tym momencie mam taki zamiar. W tym momencie. Bardzo lubię takie sformułowanie. Na ten moment. Na ten moment. Tak, w dniu dzisiejszym moja osoba ma taki zamiar. W nierównej walce z polszczyzną. Ale dobra. Najpierw. Ale on tak śmieje się i to w ogóle widać, że to jest takie dla niego tak nie do końca naturalne. Brzmi takie wypowiadanie się, no dlatego się naigruje z tego. Naśmiewa się po prostu z tego typu komunikacji. Mm-hmm. Bo to zupełnie nie jego taka nie jego sposób wyrażania. No, śmieszne. Żeby zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta, musi pan wygrać prawybory, tak? Tak. W których zmierzy się pan z poprzednim kandydatem tak naszej partii na prezydenta, Krzysztofem Bosakiem. Tak jest. Skoro pan jest w studiu teraz, a nie Krzysztof Bosak, to w czym pan jest lepszy od Bosaka? Proszę. Nie, tak. Nie, tak. No, panie redaktorze. W czym pan jest lepszy od Bosaka? Nie. Musi pan powiedzieć. Ja bardzo cenię Krzysztofa Bosaka. Jasne. Jest świetny w debatach. Wszyscy go cenimy. Wszyscy go uwielbiamy. Jest zawsze przygotowany. Całkiem dobrze mu poszło w wyborach. Naprawdę on miał, proszę pana, to był czwarty wynik. On miał prawie 7%. Miał więcej głosów niż Kosiniak-Kamysz i Biedroń. No, to... To jest dobry przykład, wydaje mi się, na bezpośredniego, już tak, no już jest to silne, jasno i w ogóle dosyć prosta tak. Rzecz chyba najbardziej z tych wszystkich, że jest bezpośredni, ale też jest dobry przykład na to, że bezpośredni niekoniecznie zawsze mu jest w 100% szczery, w tym sensie, że mówi wszystko, co myśli, nie? Jakby, aha, że nie filtruje, no oczywiście. Czyli nie, no tak. Może on selektywnie podchodzi do tego i tu fajnie tu pokazuje, że on nie chce wszystkiego mówić. Pewnie nauczony doświadczeniem, ale no jest bezpośredni. Ja już bym po prostu tutaj to jasno określił. Czyli sobie otworzymy naszą tabelę komunikacji. Usunąłbym 8 typów osobowości, czyli zostawiłbym tylko finalizujących, w których jest ten bezpośredni, i zarządzających, w których jest też bezpośredni, a w zaczynających i w tle mamy informujących w sposób komunikacji, no to chyba się zgadzamy w pełni, nie, że tu nie ma opcji. Nie, raczej nie. To ja też mówię często, że ten informujący, odpowiadający to najciężej jest oszukać. Wiem, że tutaj pan jest medialną osobowością, że był pan w iluś różnych wywiadach, że potrafi pan mówić do kamery, to też mówię, że on nauczył się tam ileś rzeczy, tak. Ale naprawdę ten informujący bezpośredni to jest coś, co,
co, no, no rzadko ludzie tego, to tłumią w sobie, to najczęściej i tak wychodzi, więc ja się jestem 100% za tym, że nie musimy za bardzo już dalej szukać. Dla nowych tutaj szybko to, co zrobiliśmy, to jest przez to, że ustaliliśmy, że pan Mentlen jest typem bezpośrednim, wyłączyliśmy wszystkie typy informujące, czyli zostaje nam 8 typów, czyli z 16 typów zeszliśmy do 8 i teraz szukamy dalej, czy pan Mentlen jest, chciałam powiedzieć pan Bosak, pan Mentlen jest kontrola czy ruch i szukamy też, czy pan Mentlen jest inicjujący czy odpowiadający i wtedy jeszcze bardziej zawęzimy te wszystkie typy. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra. Poglądy. Natomiast polityka nie jest tematem naszych codziennych rozmów. Pański kolega partyjny powiedział mi, Sławek w polityce jest człowiekiem, który ma dwa najbardziej niepopularne poglądy. Jest naprawdę bardzo wolnorynkowy i naprawdę ultrakatolicki. I kontynuował ten kolega, myślę, że to dość łatwo go rozszyfrować, ale... Który mój kolega dużo mówi, tak? Ale jednocześnie powiedziałbym, i Sławek, żeby osiągnąć dobry wynik, musi swoje poglądy, prawdziwe poglądy maskować. Nieprawda. Nigdy nie kryłem tego, jakie mam poglądy. Kiedy ktoś mnie o nie pyta, to... Powiem szczerze, że trochę mu nie wierzę. W sensie, że po prostu wydaje mi się, że musi... Bo tego wymaga po prostu to, że pewnie nie wszyscy są gotowi na jego, że tak powiem, wizję rzeczywistości. To wychodzi, że że częściowo musi, nie zmienia faktu, że wszyscy go z tego kojarzą, nie? Tak. On nie kryje w ogóle ani tego, że jest człowiekiem gorliwym katolickim, ani tego, że jest wolnorynkowy. Nie, tak, gorliwym wolnorynkowym. No, tak, tego nie kryje, ale to wychodzi o to, że może nie musi siłą rzeczy społecznie ukrywać stopień, do którego wierzy. Tak, oczywiście. Jestem przekonany, że on ma rację i myślę, że on sam wahając się i odpowiadając w ten sposób, sam wiedział, że trochę nie jest to jednak nieprawda. Okej, ale jednak jest to nieprawda, że ukrywa te dwa fakty, że jest wolnorynkowy jest katolicki. Nie. Ale myślę, że to nie było tak, broniąc tu Mazurka, nie do końca, no on nie zapytał o to. No tak, no. No, zobaczmy. Ja tutaj też znowu dam punkt za typem odpowiadającym, bo tu znowu, i to bardzo widać, to było pytanie też dość osobiste, o osobiste wartości i poglądy, a pan Mentlen i tak doczekał do końca. To nie było, nie jest trochę tak, tylko pan Mentlen znowu poczekał, aż pan Mazurek, nie było wrzutki, dokładnie. Nie było tej takiej wymiany typowej dla typów inicjujących czy ekstrawertycznych, bo to jest to samo, tylko pan Mazurek skończył swoje i pan Mentlen już wiedział, co odpowie, ale poczekał na ciszę, czyli na swoją kolej, bo rozmowa z odpowiadającym właśnie wygląda tak, że to są tury, odpowiadamy turami i wtedy dopiero pan Mentlen powiedział swoje. Ja myślę, że jak jeszcze parę takich sytuacji znajdziemy, to raczej możemy zdecydowanie powiedzieć, że pan Mentlen jest na pewno typem odpowiadającym. Sprawdźmy jeszcze ostatni raz. Czy o nich mówię? Trochę tak jednak nie jest. Ja próbowałem z panem porozmawiać o pańskich poglądach na przykład w kampanii wyborczej i nie chciał pan o tym mówić. Nie przypominam, żebyśmy byli na antenie w trakcie kampanii. Nie, rozmawiałem, namawiałem pana, żeby pan udzielił mi wywiadu, w którym obiecywałem panu, że ja będę... Ja chciałem naprawdę się dowiedzieć, jakby wyglądał świat według Mentlena. Ale nie taki świat literacki. Tylko jakby wyglądała na przykład, nie wiem, polska edukacja, jakby wyglądała opieka zdrowotna, jakby wyglądała armia. Gdyby to pan rządził. Nie gdyby pan był tam marnym koalicjantem. Ja panu mówiłem, to jest ważne, że ja nie jestem zainteresowany rozmową o świecie idealnym, który kiedyś tam, kiedyś za horyzontem jest, bo jest świat realny, o którym trzeba rozmawiać. I ja naprawdę nie mam czasu, żeby zastanawiać się, jak to za 100 lat powinno wyglądać, gdyby wszystko było dokładnie tak, jak chcę. Muszę na co dzień rozstrzygnąć. Jutro. Bo pan zostaje premierem dziś, to jak jutro będzie wyglądała szkoła? To jest... Jeżeli nie zostanę premierem dziś, to jutro będzie wyglądała dokładnie tak samo jak dzisiaj, bo to jest zakup. No ładnie odpowiedział. No. To jest coś, czego Donald Tusk nie wiedział. Bo tam obiecywał, że następnego dnia coś tam. Okay. No. Nie, tak, no i tu też tu znowu widać, że
pan mecenas, tak to co mówiliśmy na początku, że to jest moment, w którym polityk powinien politykować, mówić o tym, jakie to będzie wspaniałe, jak wdrożymy coś tam, wszystkie dzieci dostaną darmowe ołówki, a pan Mencen jakby zabrakło mu tej części. Ale to jest ciekawe, bo sensor mówi jutro i to jest metafora. Tak, 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 tak. To jest sensorska metafora tutaj, tak, w przyszłości. A on czepnął się tak hiperlogicznie tej wypowiedzi, nie? Tak, ale tak samo pan Mazurek pytał, co dokładnie ze szkołą, ze wojskiem, z czymś tam, a pan Mencen od razu, nie powiem o moim idealnym świecie, który na pewno mam w głowie, ale on jest niepraktyczny. Czyli to też jest taka rozmowa SN, że pan Mazurek naprawdę pytał o szczegóły, nie o o idealnym świecie, tylko konkretnie o szczegóły, że ile ołówków darmowych dostaną te dzieci, a pan Mencen to zrozumiał tak, że gdyby mógł zbudować bardzo szczegółowy, idealny świat w głowie, to by to zrobił i pewnie już dawno to zrobił, ale wie, że to jest nierealne, więc po prostu nie myślmy nawet o tym, bo to jest niepotrzebne. Po prostu widać ten rozjazd tutaj nad tym, jakie światy budujemy w głowach. Dobra, ja tutaj nie będę za bardzo ten, bo się fajnie rozmowa rozwija, więc nie będę przeskakiwał. Krótki okres, żeby cokolwiek zmienić. Więc ja naprawdę nie jestem... Może pan uciekać w ten sposób? Nie uciekam. Ja panu mówię, że ja nie lubię się zastanawiać o tym, jak byłoby coś idealnie, bo jest to kontrproduktywne. Istnieje świat realny, gdzie są jakieś decyzje do podjęcia i nad nimi trzeba się zastanawiać. Bardzo często dziennikarze mnie pytają, jak w świecie idealnym wyglądałby system podatkowy? Nie w idealnym. W pańskim świecie. W pańskim, nie w idealnym. W idealnym według mnie. Tutaj już wydaje mi się, że możemy kategorycznie wyciągnąć wniosek, że pan Mencen jest odpowiadający, bo nawet tutaj w tej rozmowie bardziej dynamicznej, gdzie pan Mazurek wchodzi w słowo panu Mencenowi, no taka jest jego robota, to pan Mencen zatrzymuje się, czeka właśnie, aż pan Mazurek skończy i znowu odpowiada. Czyli nawet tutaj w tej wymuszonej wymianie, to pan Mencen i tak zostaje w tym pudełeczku odpowiadającego, że czekam na swoją kolej i wtedy odpowiadam. Jak mi ktoś przerywa, to ja też sam sobie przerywam, wysłuchuję i wtedy dopiero odpowiadam. Dla mnie tutaj już jest kategoryczny typ odpowiadający. Okej, także faktycznie ja tutaj jestem też w 100% za tym, żeby odrzucić zarządzającego. Ani kontrola, ten ruch tam jest dosyć oczywisty. No dla mnie jest taki typowy właśnie odpowiadający, który nie jest taki 100% odpowiadający, bo jest odpowiadający ruch, czyli to jest taki bliżej środka. Tak, on sam trochę ciągnie ten temat i to było też widać, jak porównujemy do tych płatków, że odchodzi z tematu i wraca. Jak mówi na przykład o tym barmanie, który mu tam o stołach mówi, to tam wyskoczył na chwilę z rozmowy, ale wrócił i wyskoczył i wrócił. No, tak, to jest ten nie ruch. Jest to żaden właśnie ani podsiadło, ani jakiś tam churkacz, ani taki właśnie mocny odpowiadający, to jest jakiś przy środku. No ja jestem za zdecydowanie. Czyli ustaliliśmy, że pan Mencen jest typem finalizującym, czyli jest odpowiadający ruch bezpośredni, tak jak mówiliśmy przed chwilą. I co zostało? Zostały cztery typy i teraz zostaje nam po jednym z idealistów NF, z racjonalistów NT, ze strażników SJ i z rzemieślników SP. Czyli teraz po prostu słuchamy pod kątem tego, żeby się dowiedzieć, czy pan Mencen jest właśnie NF, NT, SJ czy SP i wtedy dostaniemy ostateczny typ. Dobrze, to słuchamy dalej. Przesuwamy gdzieś dalej? Czy... Możemy. Dobra, to lecimy gdzieś. To znaczy zarówno w Singapurze, znaczy niech pan porówna na przykład Singapur z Malezją. A Malezja to nie tylko Kuala Lumpur. To są państwa sąsiadujące ze sobą, państwo miasto Singapur i Malezja. Dobra, ale wie pan co? Odeszliśmy zbyt daleko od naszego tematu. Pan mi przerwa. Nie, no, naturalnie. Powiedziałem, w Singapurze płaci się mniej względem PKB i system jest jeden z najlepszych na świecie. Stany Zjednoczone mamy, gdzie się płaci chyba z dwa razy więcej niż w Polsce względem PKB i system jest dziadowski, tak? Co pokazuje... Co chcę uchwycić? Stany Zjednoczone, płacące chyba 18% PKB na system ochrony zdrowia, ma dużo gorszy system niż Singapur, płacący chyba 5%. Co oznacza, że sam budżet nie jest ważny. Stany Zjednoczone też są dużym państwem. Wydają znacznie więcej i mają to na poziomie dziadowskim względem Singapuru. Ważne jest, jak to zorganizować, a nie na to, ile na pan to idzie pieniędzy. Pan to wie. Ja się na tym nie znam. Natomiast widzę, co działa w Singapurze, co nie działa w Stanach Zjednoczonych. Widzę, co nie działa w Polsce. Dobra. W Polsce każdy widzi, co nie działa. Jeżeli ludzie
czekają 3 lata na wizytę u lekarza, a potem po drodze mogą umrzeć, przeprowadzić się, wyleczyć na przykład i nie odwołują tej wizyty, bo już nawet nie pamiętają, że ją mieli. A ten lekarz specjalista tam czeka i patrzy sobie na ścianę, bo w tym momencie nikogo innego nie ma, to nie trzeba być Einsteinem albo jakimś bardzo rozgarniętym człowiekiem, żeby zobaczyć, co tutaj dokładnie nie gra. Ale to jest tylko jedna z podstawowych rzeczy. Wszystkie tego... Dla mnie tutaj jest taki punkt za T zdecydowanie. A to, No to takie aż oczywiste, nie? Nie, no to od początku chyba to widać w tych rozmowach tam o wartości, a pana kolega powiedział coś tam, no to pana mentora bardziej to bawi. Jak jest służba zdrowia i jest polityk, jest F, to pewne, że jakaś drama, coś tam, biedna osoba, trzeba pogłaskać, ludzie ten... On wrzucił tam delikatnie, że tam jakoś tragedia, ale nie skupił się na tym cierpieniu i na tych emocjach i tym podobnych. Chociaż finisher F to jest INFJ i on by akurat potrafił, no ale tutaj widzimy, że pan raczej jest mocno skupiony na skuteczności systemu, a niekoniecznie na tym, ile ten system przynosi krzywdy ludzkiej. Tak. To jest ten tutaj priorytet, że to nie działa, że lekarz marnuje czas, że wydajemy za dużo kasy. I ciekawe właśnie to, co mówisz, że mówi na bardzo abstrakcyjnym poziomie, czyli szerokim. Szerokim. On mimo wszystko odnosi się do konkretnych krajów, ale rozmawia szeroko, nie mówi, na przykład nie tłumaczy tego na takich ścisłych szczegółach, nie przeprowadza z nami jakby dyskusji, bo tam na przykład mamy i STP, nie? No to po prostu wziąłby, STP by wziął jakby... tak jak w tej strzelance z nami ekran, pokazałby to, co jest przed tym ekranem i opowiada właśnie o jakimś na konkretnym przykładzie o rzeczywistości, a tu jest bardzo tak schematycznie to opisywane. Właśnie schematycznie, bo pan tutaj próbuje nas przekonać przez porównanie po prostu różnych systemów na świecie, jak ten działa, jak ten nie działa, po prostu to jest porównanie, a tak jak mówisz, ISCP prawdopodobnie po prostu był, powiedział, że ostatnio była taka sytuacja, albo ostatnio była taka sytuacja i ta pani miała coś tam i że te konkretnie rzeczy trzeba naprawić, a nie porównać wszystkie systemy i zobaczyć, gdzie sądzimy. Nie zmienia faktu, że tutaj pan Mencen skupia się, powiedział już, ale to powiedział tylko, co działa i co nie działa i to jest taki bardzo, to jest mocna cecha ST, ale też niekoniecznie. Po prostu jak ktoś mówi o tym, czy coś działa, czy nie działa, czy jest efektywne, czy nieefektywne, to jest bardzo ST, no ale tak. tylko. Nie mają monopolu na to, co działa. No. Lecimy, ja nie będę ten, bo fajny wątek. W rodzaju mankamenty niedogodności naprawia konkurencja, żeby te firmy zaczęły ze sobą rywalizować. Dobrze, to zanim włączymy nasze telefony, konkurencja, rywalizacja i tak dalej, to jakby mechanizmy, które mają funkcjonować, czyli ta rzeczywistość ma być napędzana przez taki system, a nie ma znowu tego takiego, znowu tej F takiej narracji dla mnie i też jest to właśnie, wiem, że INFJ potrafi, ale no coś by wrzucił, już by coś dorzucił do pieca jakiegoś narracyjnego, a tu cały czas jest taki czysty pragmatyzm. Tak, dokładnie, czysty pragmatyzm i pan nawet wątek skończył po prostu, że to nawet nie było tak, że to był któryś tam z kolei po prostu argument, że tam krzywda ludzka, czy cierpienie, czy trzeba ludziom pomóc, tylko po prostu pan skończył wątek i nawet tam nie było tego. To nie znaczy, że pan Mencen nie chce ludziom pomagać, tylko bo mówimy tutaj czysto o sposobie komunikacji, oczywiście. Tak. Pomoc nie przez... Przez efektywność systemu. Efektywność systemu, dokładnie. Tak. Dokładnie, to jest to. I tu znowu jest szerszy obraz, że po prostu jak zmienimy cały rynek, no to służba zdrowia będzie lepsza. To też jest kolejne po prostu wychodzenie na jeszcze wyższy profil. Ale zdziwiłem się, może gdzieś było wcześniej, ja już nie pamiętam na tyle, ale czemu nie było jakiegoś... zawsze w takiej sytuacji, jak się tego te złapie na tym, że broni jakiegoś takiego krwiożerczego sposobu myślenia, to zawsze jest ten jakiś... jakaś osoba z nowotworem, jakaś biedna osoba i tak dalej. Musi być taki dramatyczny przykład, żeby jakoś tą osobę tak zagęć w tej kwestii, no ale no nie znęcał się widocznie w tej części. Pole. I zaprosimy naszych słuchaczy do zadawania pytań. Już można próbować się dodzwonić. To ja mam jeszcze pytania z zupełnie innej dziedziny, nie ochrony zdrowia, choć poniekąd się z tym to będzie wiązało. Pan jest za legalizacją marihuany? Tak. Całkowitą.
To znaczy nie medyczna, nie medyczna, ale po prostu marihuana. Jestem zwolennikiem tego, żeby dorośli ludzie mogli palić, co tam sobie chcą palić. Czyli 18-latek kupuje sobie marihuanę i jara. To jest też ważne, bo czy jest pan za X i pan Mencen odpowiada z zasady, z założenia po prostu. Tu nie chodzi o to, że ta marihuana jest dobra. Nie chodzi o to, że ta marihuana jest wspaniała i że ona konkretnie teraz uratuje nasz kraj. Tylko chodzi o to, że z zasady nie powinniśmy zabraniać ludziom dorosłym. Szkodzić sobie. Robić co chcą. Nie dzieje się krzywda. Tak, 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 tak. I to po prostu z założenia. Jeśli nie mogę zabronić ludziom dorosłym palić papierosów, to dlaczego mam prawo zabronić ludziom dorosłym palić marihuanę? Sam bym może nigdy tego nie robił, ale po prostu z zasady, z założenia ogólnikowe. Po prostu to jest moja wartość, że ludzie powinni mieć wolność w wielu różnych dziedzinach, nawet w tych, które ja uważam za krzywdzące. Ja nie mówię, że pan Mencen uważa to za krzywdzące, ani nic, tylko po prostu chodzi mi o to, że pan tutaj z założeń wyszedł, żeby obronić tą tezę. A swoją drogą, tak pominę ten temat, gdzieś przeskoczę gdzie indziej. Uważam, że temat jest mega denty, bo uważam, że kto chce uzyska. Jestem przeciwny ogólnie, tak w sensie prywatnie, w wykorzystywaniu. Ale uważam, że tak widzę to, że kto chce sobie zdobyć, to każdy znajdzie. Więc jakby uważam, że ten temat jest w ogóle już dawno przeterminowany, że no to bez sensu jest totalnie. Jakby ludzie tylko ci, co się nieświadomi, tylko tak po prostu ze sobą dyskutują. Trzeba walczyć. Tym. No, bo to tak jeszcze formalnie, oficjalnie nie zostało przyznane. Ale to znowu chodzi o założenie, nie? Bo tak. kto chce, to faktycznie sobie załatwi, ale są ludzie, którzy po prostu z założenia dla wartości walczą, że nie możesz mi tego zabronić i dlatego zawalczę o to. Tak. Dzień dobry. Od Krakowa z 500 kilometrów, więc bez obaw. Mam pytanie. Nie, ale ja nie mam nic przeciwko Krakowowi. Chodzi o to, że jak była tutaj pani poseł Żukowska, to tylko telefony z Krakowa wchodziły. Mam pytanie też w kontekście zaangażowania w wykonywanie obowiązków, choć nie pod kątem interpelacji, bo słyszymy bardzo często od pana Sławomira, jak i innych polityków jego formacji o tym, jak to można zrobić te proste podatki, jak tutaj można dużo fajnych rzeczy stworzyć. Tylko za tym nic nie idzie. Jak się okazuje, że trzeba złożyć ustawę o kwocie wolnej od podatku, to szanowny pan doradca podatkowy musi ją kilka razy poprawiać, jak już faktycznie coś się udało zrobić. Więc gdzie są te wszystkie projekty ustaw, gdzie są analizy idące za nimi, bo samo stwierdzenie, żeby uprościć i obniżyć jakiś podatek, to jest troszeczkę za mało. Trzeba pomyśleć, jakie to będzie miało konsekwencje dalej w stosunku do całego systemu. Więc gdzie jest ta merytoryczna, rzetelna praca? Widzi pan. Dziękujemy. Problem jest taki, że kiedy my robimy tą merytoryczną pracę, to ona do pana nie trafia, bo nie jest pan chyba nią zainteresowany. Do teraz wiszą moje gotowe, nowe całkowicie ustawy o PIT, o CIT, o podatku ryczałtowym. Musi pan się po prostu z nimi zapoznać. Do znalezienia na GitHubie w internecie, u mnie na moich mediach społecznościowych są do tego linki. Na moim YouTubie jest film chyba godzinny, gdzie dosyć dokładnie to omawia. Więc to wszystko jest, musi pan się tylko z tym zapoznać. Więc ja tutaj wydaje mi się, że można już tak. z tabeli wyciągnąć typ. Tak, zdecydowanie. I myślę, że ISTP To jest na zbyt dużym poziomie ogólności ciągle mówione. Tak. Więc też się zgadzam absolutnie 100%. Że to ISTP to daleko mu do ISTP. Tak, i czyli zostaje daleko wschód od zachodu. Tak, jak daleko wschód od zachodu zostaje INTJ i STJ. Mhm. I tutaj mówimy, że ISTP nie, ale ISTJ może, bo jest ogromna różnica między tymi dwoma typami. Tak, i ISTJ też tak mówi, często opisuje pewien system całościowy w tym wszystkim, więc słuchamy, rozmawiamy, myślimy. Zobaczymy. Masę telefonów, są także pytania, przepraszam, które do mnie przychodzą w inny sposób. No, jedno z tych pytań, które się często powtarza w różnej formie, to jest takie pytanie, po co panu polityka? Bo pan szczyci się tym, że dobrze zarabia, prowadząc swoją kancelarię. Miał pan udział, nie wiem, czy je pan sprzedał w browarze, tak? Dobrze. No i to pański biznes. Nie wiem, czy pan ma jeszcze jakieś inne firmy. W każdym razie świetnie pan na tym zarabia, tak? Nie narzekam. Dobra. To po co panu polityka? Bo chcę coś zmienić.
Polsce. Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że pan Mazurek pomógł nam bardzo i zadał panu Mencenowi pytanie, czy jest pan INTJ czy ISTJ? Pan Mencen odpowiedział, chce coś zmienić. Powiedział, żaden ISTJ nigdy. ISTJ jest mistrzem o status quo. ISTJ pilnuje, żeby było jak najlepiej w status quo, a INTJ... Też pilnuje efektywności oczywiście. Też pilnuje efektywności, ale INTJ bierze to, co jest i rozwija. Posłuchajmy jeszcze, tylko po prostu jest to zabawne. A tak swoją drogą ciekawe, jakby wydaje mi się, że to jest nieuczciwe w ogóle taka, ja już zapomniałem jak się to nazywa, ale jak zrobisz założenie, ukryjesz w pytaniu, które nie jest do końca prawdziwe i to jest błąd ogólnie taki polityczny Mencena, że tego nie wytknął. Bo ja nie pamiętam, żeby on kiedykolwiek powiedział, jakie ma zarobki, bo on powiedział, że on się chwali zarobkami, a że ile pan zarabia, a on nigdy nie powiedział chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem, może nie, coś mi ominęło. No, nie wiem. Ale skoro się tak chwali, często to nie słyszałem nigdy. Wiesz ile? Może nie poczytałeś na GitHubie, może tam napisałem. A może tam, może tam. Może nie dotarły te informacje, bo w sensie nie sięgnąłeś, panie. Może. Gość, który mi mówi tak, a może pan po prostu wpadł na fantastyczny patent, że pan jako jeden z niewielu zarabia na polityce i to zarabia nie w ten sposób, że pobiera pan te śmieszne kilkanaście tysięcy. Nic nie pobieram, nie jestem posłem zawodowym. No nie, no pobiera pan dietę poselską jako poseł niezawodowy. Tak, dietę mi przesyłają, ale to jest jakieś 3000 z hakiem chyba. To jest chyba 5, ale... To nie zauważyłem, przepraszam. Myślałem... Nie, no oczywiście tak jest. Bardzo nie... Bardzo nie ISTJ. Bardzo nieafiliacyjne podejście, czyli takie tak. Niespołecznie poprawne. Tak. I też ISTJ to jest raczej stereotypowo ten typ, który wie ile i ile czego no zawsze, w tym również pieniędzy, które wpływają mu co miesiąc. No tak? Właśnie, no tak. No. Tak. No więc tutaj kolejny swoją drogą znowu mu wrzuci, a w ogóle mu też wrzucił punkt tak ogólnie społeczny, znaczy tym może, że powiedział, że nawet nie zauważył, to nie, ale tym, że on mógł przyznać to, że faktycznie, bo on nie pobiera pewnych pensji i tak dalej, no to faktycznie pokazuje argument totalnie przeciwny. W ogóle to pokazuje jego nieumiejętność tego, jakby był takim w sobie udawanie, F-em. Udawanie, nie? Tak, jakby był tak. sobie F-em, to by bardzo fajnie powyciągał takie rzeczy i robił kontry. Bardzo, bardzo takie dobre, wyciągając, no pan teraz właśnie pokazał argument przeciwny, ale on odpowiada jakby zero-jedynkowo i umykają mu po prostu gole do pustej bramki. Jakby on był, jakby pan Mencen był F-em, to on by mógł brać i tą dietę, tą prywatną i tą publiczną i jeszcze to obrócić na pana Mazurka. Tak, tak odnośnie akurat tego punktu, że pan Mencen nie wie, ile mu wpływa co miesiąc na konto i dlatego musi być INTJ, to tutaj też dodam, że gdyby pan Mencen był ISTJ, to mógłby tak odpowiedzieć, gdyby nie chciał dać odpowiedzi na to pytanie, więc tutaj po prostu może być ISTJ, który tutaj robi dobry front, więc nie dajemy mu jeszcze INTJ, ale no. Tak, ale no to trzeba przyznać, że on też nie jest takim N-em, takim super idącym w hiperabstrakcję, ale to jest dosyć naturalne i normalne dla N-ów takich w świecie biznesu. Tak, w ogóle dla NJ-ów, nie? NJ-y tak, są tak, najmniej tak, N tak. ze wszystkich, a NTJ jeszcze bardziej są nastawieni po prostu na efektywność. Bo te NI kontra NE to są dwie różne funkcje, nie? To jest zupełnie coś innego. Więc tak. ta funkcja NE jest trochę bardziej taka odlotowa. Tak. Tak. Bo łączy dużo różnych... Filozoficzna taka. I też schematów, które wydają się w ogóle oderwane od siebie, ale potem dają coś fajnego, łącząc te wszystkie różne bardzo dziwne, abstrakcyjne rzeczy. A TNI to jest taki trochę... no to bywa bardzo abstrakcyjne, no powiedzmy Ayn Rand, no to hiperabstrakcja. W ogóle te wszystkie światy, które ona tam stworzyła. No ale... ale no, nie jest to taki super, jeżeli już N, no to nie jest to super jakiś N-owy N, a jeżeli S, to nie jest to tak, na pewno super S-owy S. S. Tak, czyli jest to gdzieś na środku. Tak. Ale niego. Dla NJ to nie byłoby dziwne, bo NJ to jest, patrzę na N
zbieram schematy i tworzę jedną drogę do przodu. No trochę jak pan mówił w kontekście tych państw i ochrony zdrowia. Po prostu analizuję dane ogólne i wyciągam jeden wniosek i idę z tym planem w przyszłość. No to tak trochę funkcjonują NJ, że to nie jest, tak jak mówisz, że to nie jest takie filozoficzne, pogdybajmy, róbmy schematy. Tak, no. Chociaż jak najbardziej są tacy. Tak, 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 ale... NJ-ty jak najbardziej są takie. Mniej ETJ-ty, mniej NJ-ty, a... Chociaż NFJ bardziej niż NTJ. Najmniej NTJ, ja bym powiedział, tak, jest tak, w tym wszystkim. Ale myślę, że na ale... miejscu najmniej NFJ. Też ma, zgadzam się. Jak zgadzam ze wszystkim się, jest to oś, ale jednak te NJ są zdecydowanie bliżej SA na osi niż te NBki. Tak. A, tak. No, ja się zgadzam, bo... Tak. Ale no. Tak samo SJ są bliżej NA niż SPki, dlatego odrzuciliśmy od razu ISTP, a ISTJ zostawiliśmy. Zgadza się, wszystko się zgadza. To wiadomo, że na waciski, ale pytam poważnie. Na zwrot kosztów, że tam przyjeżdżam do Warszawy. Zwrot kosztów to jest jeszcze coś innego. Nie, to jest dokładnie to. Nie, proszę pana, myli się pan. Pan ma darmowe bilety. Nie korzystam. Z kilometrówki też nie korzystam, proszę. To już jest pańska sprawa, może pan korzystać z kilometrówki. Może. No to już na pewno nie jest ISTJ. Zwrot kosztów mi tu leży na stole i nie mogę zwrócić darmowe za kosztów. Bilety. No. Nie no, jedźmy dalej, ale... Ale ogólnie mega słaby argument, tak ogólnie teraz oceniam, bardzo słaby argument. Tak. Chłopów, co pewnie faktycznie on ma te duże firmy i tak dalej, pewnie jest już niezależny finansowo, wyciągać, że on dietę bierze. No, dokładnie, tak. Ale patrz, jak mało pana mecena to rusza, to też no, jest nie, no prostu... bo słabe argumenty po prostu, ale nie? To też jest ITJ, po prostu totalny brak FE, totalny brak FE i tu widać, że pan Mencen nie bierze do siebie, że to nie jest dla niego problem, no. Że on tutaj nie czuje tej presji społecznej, żeby się podporządkowywać, więc tak. Nieważne jakim ITJ-em jest pan Mencen, to raczej tutaj nie da się kłócić z tym, że jednak jest którym z nich. Pan korzystać z darmowych biletów, może się pan przejechać tramwajem w Warszawie, ale to darmowe. Ale jak muszę być w Warszawie i zjeść śniadanie, obiad i kolację, to właśnie na to jest dieta. Dobrze, dobrze, ale zostawmy teraz tę dietę, bo ja rozumiem, że nie rozmawiamy o pańskiej trudnej sytuacji materialnej, bo ona jest dobra. No, tak jak mówię, nie narzekam. Ale na ile pan zarobił na takim... To znowu, nie? I ISTJ by powiedział, nie narzekam. Nie, no jakby on się nie zreflektował, on dalej w to brnie, nie? Jakby nie zreflektował się, bo jakby to faktycznie był ISTJ i by to powiedział, bo coś mogło się zdarzyć, gdzieś wymsknąć, to by się jakoś, wierzę, żeby się kapnął. No że tak, to no. Było ten, i, a ten jeszcze to... Tak. On trochę mu teraz piłkę podaje, żeby tak. On mu strzelił gola. Tak, a poza tym no. ISTJ raczej woli ponarzekać, niż nie narzekać. Mnie pan nie namówi, bo ja... A ja nie chcę pana namawiać. Bo ja się... Mnie bardzo mądry i bardzo bogaty człowiek powiedział tylko jedną myśl, którą naprawdę przyswoiłem. Inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Więc ja kupiłem kryptowaluty za wszystkie swoje oszczędności, nawet jeszcze zapożyczone pieniądze w roku... Proszę państwa, pięty już. No tak. Znaczy nie można typować na tej podstawie. Można. Ale statystycznie... Żaden ISTJ nigdy. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo rzadko. W sensie to byłby ten taki naprawdę rodzynek, nie? Jakby faktycznie wśród ISTJ-ów, że zrobił to w ten sposób, że za pożyczone pieniądze... Za wszystkie swoje oszczędności, no i zapożyczone pieniądze przed krypto. To jest totalnie brak jakiegokolwiek SI. Ja nie wierzę w takiego ISTJ. SI, zobaczcie sobie. Ty tu bezpiecznie odcinek. Grasz, ty tu bezpiecznie grasz. Ja nie, tutaj masz rację. Uważam, że nie ma takiego ISTJ na świecie, który zrobił bez ja, jakby chcę jakoś starać się to bronić, ale. Ja wiem, ale nie pozwolę. No nie, ja tu nie jakby to. Jakby fakty same o sobie świadczą tutaj, więc musimy już to przyznać, nie, to także... Nie, tutaj już nie ma nad czym się zastanawiać. Tak. Ale faktycznie myślę, że dochodząc, ktokolwiek typując go, dojdzie do tego momentu, bo wcześniejsze rzeczy są moim zdaniem też bardzo ewidentne. Tu tak. Jest jedyna rzecz taka, gdzie można się chwilę zastanowić. Właśnie nad tą kwestią związaną z tym, że on nie jest aż taki super abstrakcyjno-enowy bardzo, bardzo. No ale musimy tutaj przyznać. Tak, to chyba już nie ma nad czym. Tak, że odpada nam ISTJ i dostaje nam INTJ. Także typ osobowości INTJ jest Sławomir Mencen. Także bardzo dziękujemy
Wam za uwagę, za to, że wysłuchaliście i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym już z perspektywy tego, że Benson jest INTJ-em, opowiemy o nim, jakby o jego wypowiedziach, odpowiedziach też w tym samym wywiadzie w Kanal Zero. Także zapraszamy Was na tą MBTI-ową ucztę. Tak. Jeśli się zgadzacie, nie zgadzacie, jeszcze coś widzicie, to piszcie w komentarzach. Mamy tą MBTI-owcę. Tak, MBTI-owcę. I tak. Usmażymy i posłuchamy, co dalej. Także dziękuję Wam, Sofii. Nikodem. Type Hype i do zobaczenia w następnym odcinku.